Witam, tu Wichu1993. W tym odcinku pokażę Wam taką skrzynkę, która się nazywa Alchemy Chest, czyli skrzynka alchemiczna. Do zrobienia tej skrzynki potrzebne są diamenty, a jak wiecie, ja nie mam diamentów, dlatego pozwolę sobie użyć do tego złota. I złoto no wiecie, o co mi chodzi. Po prostu przemienić na diamenty. Tu już, jak widzicie, już miele złoto na proszek. Ładnie tu energia jest. Tak samo w drugą stronę. O. Tak więc już tyle diamentów będzie wystarczyć. To ja zrobię tak. Po prostu. 4 kawałki tego plus to są diamenty. Mamy 8 diamentów z takim łatwym sposobem. Znaczy łatwym, no. Trzeba było kopać, nie? Ja trochę dużo kopałem, więc złota znalazłem trochę. No to jest całe złoto, które mam. Tak. No mamy te diamenty. Co dalej, no? No właśnie, nie wiem. Sprawdzę, co dalej i cięcie to będzie. Dobra. Wiem już, co dalej, ale jeszcze bym zapomniał powiedzieć. Ten filmik będę renderował innym programem i trochę tam pogrzebałem w ogóle w ustawieniach i będzie inna jakość. I jeżeli by na przykład szybciej renderowało, a jakość by była dobra, tak jak tam, to bym pogrzebał, to by filmy były częściej, bo tak to mi film renderuje 1-4 godziny. Ale co tam. Więc ten film może być, nie wiem, gorszy albo lepszy jakościowo. Zobaczy się to na filmiku, no. Tak, to więc potrzebuję te proszki. Jak widzicie, żeby zrobić proszek niebieski, potrzeba diamentów. I to całkiem sporo. I resta. Żeby tu zrobić ten cyk. Tak. Mogę zrobić też inną drogą, to widzę. Kamień to, żelaza to. Aha, dobra. Dobra, to może zróbmy tą łatwiejszą drogą. Potrzebny jest redstone mi. Okej, redstone. Tak, redstone, kamień, 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 kamień. I żelazo. 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 Przepraszam. Żelazo jest. Teraz bierzemy tak żelazo. Może tu już jest. Mamy 5 tych. Teraz diamenty tak. 5 tych. I kamień tak. Dobra. Teraz, żeby zrobić skrzynkę. Jak to było? Moment. Żeby zrobić skrzynkę. O, aha, tak się robi skrzynkę właśnie Alchemical Chest. Tak, to potrzebuję to, żelazo mam, skrzynka i jedna skrzynka. Gdzieś były skrzynki metalu. O. Dobra. To było tak. Jak to było? Aha. Tu to. Teraz nie wiadomo, w jakiej kolejności te proszki, ale co tam. I dwa kamienie. Nie trafiłem oczywiście. Tak? Nie, tak? Nie, tak? Nie, tak? Było. O. Mamy Alchemical Chest. Alchemical Chest jest taka fajna skrzynka, ale bardzo, bardzo fajna, ponieważ jeżeli ją postawię, teraz patrzcie. Tyle ma miejsca. Pojedyncza. Tyle. Normalna skrzynka ma tyle. Podwójna skrzynka ma tyle. A ta ma tyle. Ła. Dużo. Bardzo dużo. No,
I też tu zauważyłem tak przy okazji, że tu są jakieś alchemy bug. Więc może zrobimy. Może. Jezu, gdybym stracił tą skrzynkę, to. To nie wiem co by było. Może tam. A. Dobra. Może zrobimy ten alchemy bug, bo jestem ciekaw co to jest, a. Wow. Czy te. Mam, nie? Mam. Jestem ciekaw co to jest. Trochę chrypka mam trochę dzisiaj, ale sorry za to, nie? No dobra, co to było? Co to było? Wełna, 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 wełna. Gdzieś wełnę mam, ale nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie mam wełnę. Gdzie mam wełnę? Czy ja nie wykorzystałem wełny czasami? Jakieś? Miałem w ogóle? Kurczę, nie ma wełny? O, jest! Za mało. Fail. No dobra, idę po wełnę. Cięcie. To znowu ja, jak zwykle, nie zrobię tego, co muszę. Byłem szukać owiec, ale trochę węgla mi by się przydało. A, ładnie sobie pokopię. I wpadłem na spawner. Tak. Szkoda, że nie owiec. Wow, ja nie wziąłem miecza. Toporkiem się posłużymy. Tak, tak. Cyk. Dobra. Co my tu mamy? Yeah, string. I żelazo. Nie jest źle. Tak więc, tak ładnie kopię za wiele, to nie? Widzicie jak ładnie idzie. No i się nie niszczy przy okazji. Mam to, badpack. Oczywiście zabiera z badpacka, nie? Żeby było jasne. Energię. A jak się w badpacku skończy energia, to wtedy zabiera z wiertła. Dopiero. A jak z wiertłą się skończy, to wtedy wiertło będzie kopało tak samo, jakby się kopało ręką, więc. No. Okej. Dobra, to idę po te owce w końcu. No. Jestem. Już się robi ciemno. Ja ani jednej owcy nie znalazłem. Mam pecha. Ale za to te pajęczyny, co znalazłem, sobie po prostu zamienię na pewno i to wszystko. I teraz tylko jak to było? Tak. Wełna tu, 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 tu. I te proszki. Mamy alchemy bug. Co to jest? Ciekawe. Ja! Ty nie mówcie mi, że mogę nosić w tym. Wow. No nieźle. Tak, już lubię to. Już to lubię. No dobra. Skoro tak miło, aż to alchemy bug taki fajny. No to weźmy, włożmy wszystko do alchemy buga. O, jaki fajny porządek się zrobił. No. To ja rozumiem. Patrzcie. Ta-dam. Ta-dam. Mamy ekwipunek przy sobie. Tylko, że jeden minus jest tego, że jak zginie się, to traci się wszystko. Tak. Więc i tak lepiej skrzynkę chyba mieć, według mnie. Chyba, że coś tam się buduje, to surowce można wziąć sobie tu. No dobra, to pokazałem wam to. Ale coś ja chciałem zrobić, nie pamiętam co. Co to było? Niech sobie przypomnę i teraz cięcie zrobię. Dobra, już wiem co chciałem pokazać wam. Pamiętacie jak mówiłem w poprzednim odcinku, że potrzebuję dużo diamentów, żeby te lepsze jednostki z energią mieć? Coś takiego mówiłem, że potrzebuję dużo diamentów w ogóle. No, to więc może to zrobimy, bo już mam wystarczająco na jedną jednostkę taką. To się robi w taki sposób, że my potrzebujemy cztery czerwone takie, jak to nazwać? Czerwone kryształy. O, Energy Crystal. Cztery potrzebujemy. Potem jak już mamy te cztery energy krystale, potrzebujemy refined iron oraz kable, tak. Więc bierzemy refined iron, robimy tutaj machine block, kładziemy machine block na środku, dajemy w ten sposób kryształy czerwone
I kable na końcu. Tak. Okej. I mamy MFI. MFI, tak. Więc na przykład teraz chcę zamiast Batboxa tu mieć MFI. To jest dużo prądu. Dużo prądu? 40 tysięcy. Mało. Tak, aha. Nie niszczcie Batboxa ani do takich urządzeń kilofem, albo wiertłem, albo czymś, co niszczy po prostu. Bo stracicie ten dany przedmiot na zawsze. Używajcie do tego klucza. I prawym przyciskiem. Prawym przyciskiem naciskając po prostu na to. O, proszę. No i teraz macie. Po prostu postawię tu MFI. I zobaczcie na to. 600 tysięcy. Batbox pomieści 40 tysięcy, a to 600. Jeszcze jest lepszy, który wygląda tak. O, nie, to nie to. Czekajcie. O, jest. MFSU. On pomieści 10 milionów bodajże. Tak, energii. Ale do jego stworzenia to trzeba już mieć naprawdę dużo, dużo, dużo surowców. Nie mówiąc już o tym. I o tym. I o tym. I o tym jeszcze, no. Tak. Są transformatory, ale to na razie was nie mnie nie obchodzą, bo to będzie użyte później. To wtedy wam wytłumaczę, o co chodzi z tymi transformatorami. Okej, to tu jest energia, idzie, nie? Teraz wam bym pokazał na koniec taką fajną rzecz. Czy możliście kiedyś, żeby sobie latać na tym, no, na jetpacku? Tak, to jest z tym modem możliwe. Ale czy ja to dam radę zrobić? Czekajcie chwilę, cięcie zrobię i surowce dam. Dobra, sobie pozbierałem ze skrzynek, co potrzebuję, tak mniej więcej. I zauważyłem, że kabli nie mam. Więc ja będę musiał iść po raber do tych drzew tamtych. Później poza filmem i wziąć trochę tego raberu. Kurczę. Czyżbym jeszcze nie miał kopru? O, jest. Zrobię już tutaj, tak pokażę wam. Tak. Potrzebuję. A, tyle starczy. To tu. Okej. Okay. Teraz potrzebuję jedną. Jedno to. To. Zobaczycie co. O. Tak. I teraz ja muszę to przerobić na advance. Nie pamiętam, jak to się robiło. To luknę tutaj sobie do tej książki. Jak tylko to znajdę, to albo teraz już na tak. O, tu nie. O, jest. Tak, potrzebuję to. Aha, dobra. Więc redstone po bokach. Potem dwa glowstone. I dwa lapis lazuli. Oraz to. Mamy advanced circuit. Będzie mu circuit. No. Teraz będę potrzebował tego bodajże badboxa. Tak? Mam rację. Tego. No, mam rację. Więc robimy. Tak. Co tu było? Tu było coś? A to. Proszę bardzo. Electric jetpack. On jest teraz pusty. Pusty jest, czyli nas nie uniesie. On jest po prostu pusty. No, co tu dużo mówić. Trzeba go naładować, nie? No, oczywiście. Więc ładujemy. Jak tylko się naładuje, to wrócimy. Dobra, właśnie się skończył ładować. O, już widzicie, jest naładowany. Tak. To może polatam sobie. Oj.
to ja się zamknę i potem polatamy. Wow, prawie się zabił. Na H można użyć, włączyć także hover mode. Na H. Okay. O. Hover mode nawet. Trzeba przytrzymać spację i wtedy ten. I wtedy, jeżeli... O! Wow! Nie! Czekajcie, bo tutaj... To się nie trzyma kupy. Czekajcie. Aha, coś te dźwięki z Industrial Crafta się trochę bugują, bo są głośniejsze niż powinny być. I tu się zbugowało coś. Może ja to... O, patrzcie, ucichło. Dobra, pokażę wam, o co chodzi z tym hover mode. Patrzcie, jeżeli na przykład będziecie wysoko, teraz wyłączyłem hover mode i włączycie hover mode, to was będzie powoli na dół i powoli do góry. To się przydaje, jeżeli na przykład się schodzi do głębokich jaskiń, to wtedy no, wiecie co. No dobra. Wow, wow, wow. Ale fajnie się lata, jak fajnie. No, a jak energii już zabraknie, wtedy trzeba doładować w ten sam sposób, co ten głupi klip. No dobra, to by było wtedy na tyle. A. Może... weźmy to, zdejmijmy. Dobra. To by było wtedy na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. I ten, no. Ja się z wami żegnam, łapy w górę i... Na razie. Aha, i pamiętajcie, że jakość może być tego filmu gorsza niż tamte, bo w inny sposób trochę będę renderował, żeby jak najszybciej renderowało i przy tym, żeby była dobra jakość. Będę trochę eksperymentował z tym, nie? No dobra. Więc ja się z wami żegnam, na razie.